Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj włączam się na chwilkę z przyszłości, ponieważ podczas montowania tego filmu zauważyłam, że nie mam wstępu, więc wracam, żeby ten wstęp nagrać i opowiedzieć Wam, co to w ogóle będzie za film i czego możecie się tutaj spodziewać. Będzie to reading vlog, a właściwie bardziej taki wakacyjny vlog niż reading vlog, bo czytania tutaj nie ma wiele, ale na koniec przedstawię Wam moją opinię na temat książki, którą będę tutaj czytać. A jest to książka Lato złamanych zasad, ale o książce za chwilę, bo tak jak mówię, no nie będzie to główny cel tego vloga, ponieważ głównym celem było to, żeby nagrać sobie taką pamiątkę z wyjazdu, ponieważ w kwietniu wyjechaliśmy z mężem na wakacje, to była taka nasza podróż poślubna do Dominikany, więc dosyć daleko. Była to nasza taka pierwsza wspólna, daleka podróż. Ja miałam okazję podróżować po świecie, natomiast mój mąż tylko po Europie, więc dla niego to też były takie pierwsze wakacje po Europie, także chciałam nagrywać, żeby po prostu mieć z tego jakąś pamiątkę i mieć właśnie jakiegoś takiego vloga, troszkę połączonego z czytaniem. Także w tym vlogu zobaczycie właśnie głównie przebitki z pięknej Dominikany. Byliśmy w kilku miejscach. Nasz hotel był na północy wyspy, obok miejscowości, która nazywa się Puerto Plata. Natomiast mieliśmy też wycieczkę na południe, na wyspę Solne. To jest taka bardzo pocztówkowa, rajska wyspa, także mam nadzieję, że te widoczki Wam się spodobają. No i mieliśmy też okazję zwiedzić właśnie centrum tego miasteczka Puerto Plata, więc też jakieś fragmenty z tego miejsca się pojawią. A jeżeli chodzi o książkę, to wybrałam sobie na ten wyjazd, no iście wakacyjną książkę. Myślę, że bardziej wakacyjnej wybrać nie mogłam. Jest to Lato złamanych zasad autorstwa K.L. Walter. To jest książka, którą kupiłam już jakiś czas temu i skusiło mnie w niej przede wszystkim to, że ona była promowana jako książka inspirowana twórczością Taylor Swift. Także nie będę na razie spoilerować, co o tym myślę, ale to właśnie był taki mój główny powód, żeby sięgnąć po tę książkę i rzecz, która najbardziej mnie do niej przyciągnęła. A jest to książka, która opowiada o Meredith. To jest nastoletnia dziewczyna, jakoś chyba 18- czy 19-letnia, taka tuż u progu dorosłości, ale jeszcze jednak nastolatka, której siostra umiera tragicznie w wypadku samochodowym i właśnie z tego powodu Meredith troszeczkę się zamyka na swoje dotychczasowe znajomości, ucieka w związek z Benem, z takim chłopakiem, z którym jest tam chyba od 4 lat i no jakby zamyka się w sobie, odcina się od wszystkich, tylko właśnie w Benie odnajduje ukojenie. Ale na samym początku tej książki oni się rozstają i Meredith postanawia odnowić swoje przyjaźnie i takie rodzinne też znajomości, ponieważ jej rodzina co roku spotyka się w takim nadmorskim domku. Tym razem jest to też wielka okazja, ponieważ jej kuzynka bierze ślub, więc jest to również pobyt połączony z weselem kuzynki. No i właśnie ten pobyt pomaga jej poradzić sobie ze stratą siostry, otworzyć się ponownie na nowe znajomości, na stare przyjaźnie, no i też znaleźć nową miłość, bo myślę, że nie jest to żaden spoiler, że głównym motywem tej książki jest właśnie romans. No i właśnie na to się nastawiałam, czytając tę książkę, czyli że będzie to lekki i przyjemny wakacyjny romans, który jednocześnie porusza jakiś ważniejszy temat, no bo mamy tutaj radzenie sobie z żałobą po zmarłej siostrze, ale też właśnie, że są tutaj jakieś inspiracje twórczością Taylor Swift. A czy rzeczywiście były one tutaj zrealizowane i czy ich realizacja mi się podobała, no to już zapraszam do oglądania dalszej części tego vloga. W końcówce myślę, że przedstawię taką swoją pełną recenzję właśnie Lata złamanych zasad. No i rozpoczynamy nasz 10-godzinny lot operowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Tutaj już czas na obiadek. Jak widzicie, ta porcja była taka sobie, powiedzmy. I do wyboru były dwa dania, zdaje się. Ja tutaj mam makaron z brokułami, ale okazało się, że opcja Krzysia była lepsza, bo były to wrapy z kurczakiem, także jego danie było tym razem lepsze. Tutaj sobie oglądam Święto Ognia. W końcu miałam okazję nadrobić ten film na podstawie książki Jakuba Małeckiego. I jeszcze deserek. A tutaj już po wylądowaniu pierwszy widok z naszego hotelu. Tutaj była nasza plaża, bardzo, bardzo szeroka, mnóstwo palm. No i tam w tle widać już Ocean Atlantycki. I tutaj już na motorówce w drodze na przepiękną wyspę Seone, która jest na południu Dominikany. My musieliśmy tam przyjechać z północy, więc wcześniej mieliśmy 5-godzinną podróż busem. Jesteśmy właśnie na wycieczce w drodze na wyspę Seone i zatrzymaliśmy się w takim przepięknym miejscu. To jest basen naturalny i możemy tutaj spotkać rozgwiazdy. Jedna jest. Ludzie często je wyciągają z wody, ale nie można je wyciągać z wody, bo one wtedy umierają, także będziemy sobie je oglądać tak. Widoki, jak widzicie, naprawdę przepiękne, pocztówkowe, takie totalnie rajskie, biały piaseczek, turkusowe morze, także no żyć nie umierać, naprawdę było tam przepięknie i to chyba był jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w całym swoim życiu widziałam.
A tutaj już z powrotem przy naszym hotelu. Akurat przy naszym hotelu był jeden z trzech portów w tym regionie, gdzie wpływały takie ogromne wycieczkowce. Oglądaliśmy je naprawdę z zachwytem, bo robiły wrażenie. Dzisiaj pogoda troszkę deszczowa, więc taki totalny chill nad basenem z książką. A właśnie książką, którą czytam w tym filmie, jest Lato złamanych zasad. Stwierdziłam, że to jest taka idealna wakacyjna lektura, ale w ogóle już mi się tutaj zalała. Wylała mi się jakaś woda czy coś na nią i no niestety zamoczyła się, ale jestem na wakacjach, więc jakoś mi to szczególnie nie przeszkadza. Także dzisiaj relaks w takich warunkach. Tutaj z widzenia ciąg dalszy, to jest widok z góry Izabeli na właśnie to miasto Puerto Plata, także no wyglądało to też naprawdę przepięknie, mimo że góra była w chmurze i duża część widoku była po prostu za chmurami. Tu oczywiście flaga Dominikany, no i okazało się, że Dominikana ma również swojego Chrystusa Odkupiciela. Jesteśmy dzisiaj w destylarni rumu. Tutaj tak to wygląda. Byliśmy już w środku, próbowaliśmy różnych wersji. A tutaj jest sklep, w którym możemy kupić rum konkretnie tej marki. Kosztuje od 12 do 15 dolarów za butelkę. Cześć, wracam ponownie i zapraszam na kilka słów na temat Lata złamanych zasad, bo jak montowałam fragmenty tego filmu, to zdałam sobie sprawę, że właściwie w trakcie czytania chyba tylko raz pokazałam tą książkę, a nic o niej nie powiedziałam. Więc może od początku. Fabuła tutaj opiera się o to, że główna bohaterka Meredith traci siostrę w wypadku samochodowym i nie może sobie z tą stratą przez dłuższy czas poradzić. Natomiast po rozstaniu ze swoim dotychczasowym chłopakiem przyjeżdża na taki rodzinny zjazd na wesele swojej kuzynki i tam w takim większym rodzinnym i przyjacielskim gronie próbuje na nowo otworzyć się właśnie na przyjaźnie, na nowe znajomości, ale też troszeczkę naprawić te stare, na które wcześniej się zamknęła. No i poznaje tutaj też pewnego chłopaka, Vita, z którym połączy ją takie głębsze uczucie i to właśnie z główną osią tej fabuły. Ale o fabule też mówiłam Wam już na początku, więc przechodząc do takich moich odczuć na temat tej książki, niestety ona mi się nie podobała i jest to dla mnie dosyć duże rozczarowanie z kilku powodów. Przede wszystkim w trakcie czytania tej książki naprawdę miałam kilka takich momentów, żeby ją odłożyć i po prostu nie czytać dalej, dlatego że wydawała mi się bardzo nudna. Niewiele się tutaj dzieje, ta fabuła nie jest jakoś bardzo dynamiczna, ale ja też nie potrzebuję dynamicznej fabuły, o ile mam ciekawych bohaterów i ciekawą jakąś historię. A tutaj rzeczywiście autorka wrzuca tą traumę po stracie siostry, ale to jest takie dosyć powierzchowne, nie ma tutaj żadnego takiego rozwoju psychologicznego postaci. Po prostu ten wątek jest wrzucony, ale no jest taki płaski, nie ma w nim żadnych właściwie emocji. Ta relacja Meredith i Vita też jest taka właściwie bardzo nagła. Ona dopiero co rozstaje się ze swoim chłopakiem, z którym była w długim związku, bo chyba 4-letnim, o ile dobrze pamiętam. I właściwie świeżo po rozstaniu w ciągu... Oni są tutaj tydzień w tym domku, a na samym początku między nimi zaczyna coś iskrzyć, więc jest to taka bardzo szybka relacja, ale jednocześnie też ja nie czułam, żeby między tymi bohaterami była jakaś chemia. Więc to wszystko było dla mnie takie płaskie. Troszeczkę niestety pozbawione emocji, których myślałam, że ta książka mi dostarczy, a jeżeli chociaż nie emocji, no to jakichś takich po prostu przyjemnych chwil i takiej czystej rozrywki, no ale niestety się na niej nudziłam, bo właściwie nie ma tutaj za bardzo fabuły. Jedynym takim oryginalnym punktem tutaj jest to, że podczas całego tego tygodniowego pobytu cała rodzina gra w taką grę w zabójce. Polega to na tym, że każdy losuje
jakąś inną osobę i musi ją w jakiś sposób zabić. Wygrywa oczywiście osoba, która zostanie jako ostatnia. No i to tutaj przez całą tą fabułę rzeczywiście się przewija. Jest to też taki dosyć ważny wątek i jest to jedyna taka bardziej oryginalna rzecz, którą w tej książce można znaleźć. Natomiast poza tym niestety nuda. Płaska fabuła, płascy bohaterowie, mało emocji, mało chemii między głównymi bohaterami. Ten wątek romantyczny jest taki bardzo nierealistyczny moim zdaniem. Przynajmniej ja zupełnie nie uwierzyłam w tę relację. Także niestety, no niestety po prostu tę książkę wymęczyłam, muszę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te nawiązania do Taylor Swift, którymi ta książka była bardzo mocno reklamowana i to przyciągnęło mnie i myślę, że też wiele innych osób do tej książki przede wszystkim, no to niestety też te nawiązania pojawiają się w takim aspekcie, że na samym początku bohaterka wspomina, że jedna z tych kuzynek, chyba ta, która wychodzi za mąż, jest Swiftie i to właśnie ona zaraziła ją miłością do Taylor Swift. Kiedyś w dzieciństwie słuchały albumu Fearless i jakby to jest ten jeden moment, kiedy pojawia się Taylor Swift. Drugi taki motyw to jest właśnie fakt, że ta kuzynka jest Swiftie i to też tam gdzieś się przewija. A trzeci taki fragment to jest już taki dosyć naciągany i to jest fakt, że jeden z głównych bohaterów nazywa się Steven i też pojawiają się wyrażenia typu Hey Steven, a Taylor Swift właśnie ma piosenkę, która ma tytuł Hey Steven. I to są właściwie te wszystkie nawiązania, które tutaj byłam w stanie wyłapać. Mogłabym się doszukiwać, gdybym bardzo chciała, nawiązania do Invisible String, czyli do tej teorii, że jakaś niewidzialna nić przyciąga do siebie bohaterów. Mogłabym, ale tak jak wspomniałam, ja w tych bohaterów i w ich relacje po prostu nie wierzyłam, więc no nie chcę się tutaj tego doszukiwać, bo dla mnie no nie ma to za bardzo podparcia w fabule. Może autorka miała taki zamysł, ale niestety według mnie to nie wyszło. Także ta książka jest niestety takim dla mnie rozczarowankiem, bo myślałam, że to po prostu będzie przyjemna książka na wakacje. A szczerze Wam powiem, że no nie bardzo miałam ochotę do niej wracać i skończyłam ją dopiero właściwie miesiąc chyba od rozpoczęcia. Zresztą teraz, kiedy to nagrywam, jestem, nie wiem, 2 tygodnie albo 3 tygodnie po tych wakacjach i dopiero wczoraj ją skończyłam. Także no myślę, że to mówi samo za siebie. Wierzę, że to jest taka książka, gdzie ktoś może się dobrze bawić i może to być taka fajna właśnie lekka lektura na wakacje. Także jeżeli macie ochotę mimo wszystko sprawdzić, to być może znajdziecie tutaj coś dla siebie. Ja niestety nie znalazłam. Nie jest to najgorsza książka, jaką w życiu czytałam na pewno, ale też no po prostu nie czytałam się jej dobrze, także ja nie mogę polecić, ale też czytałam gorsze książki w swoim życiu, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś tragiczna i w ogóle do niczego niepotrzebna. W międzyczasie trochę podczytywałam gdzieś tam książkę Ten Good, Chelsea Summers. To jest taka książka, która bardzo mnie intrygowała ze względu na to, co o niej słyszałam, na jej opis, na taką wydawało mi się bardzo oryginalną, ale jednocześnie trochę przerażającą, ale też intrygującą fabułę. Nie opowiem Wam tutaj o niej dużo, ponieważ jeszcze jej nie skończyłam w momencie, kiedy nagrywam ten film. Natomiast to jest historia kobiety, która opowiada historię swojego życia z więzienia. Wiemy od samego początku, że ona jest w więzieniu, znalazła się tam za liczne zabójstwa, których się dopuściła. No i właśnie opowiada nam wszystkie te swoje zabójstwa, których dokonała. A to, co najbardziej oryginalne w tej książce, to jest to, że jest ona krytyczką kulinarną i też tych swoich morderstw dokonywała pod kątem tego, żeby później zjeść swoje ofiary. Także tutaj jest wątek kanibalistyczny. Jest to książka na pewno szokująca, obrzydliwa i taka bardzo naturalistyczna. Ten wątek kulinarny w ogóle mam wrażenie, że jest od jakiegoś czasu bardzo popularny. On się przewija szczególnie może nie w książkach, bo chyba z książką taką się nie spotkałam, ale jest wiele seriali, gdzie te wątki kulinarne się pojawiają i to jest tak super zawsze przedstawione. Wiecie, są takie zbliżenia, takie bardzo ładne kadry i ujęcia na proces przygotowywania tego jedzenia. No i niestety trochę w tej książce mi tego brakuje, w sensie ja rozumiem, że to są słowa, a nie obrazy, natomiast słowami również można namalować obrazy w pewnym sensie, jeżeli wiecie, co mam na myśli. I wydaje mi się, że to jest bardzo niewykorzystany potencjał pod tym względem, bo właśnie tego przede wszystkim w tej książce się spodziewałam, że właśnie te wszystkie sceny, kiedy bohaterka będzie zjadała te potrawy przygotowywane ze swoich ofiar, brzmi to makabrycznie, że będą właśnie takie bardzo obrazowe, bardzo szczegółowe, bardzo takie wręcz, nie wiem jakiego słowa użyć, ale z taką bardzo, wiecie, pieczołowitością przedstawione. A trochę mi się wydaje, że jest to jednak powierzchowne, a mimo wszystko dużo się nasłuchałam o języku tej książki. I no tutaj też mam trochę zgrzyt, bo dla mnie on nie jest taki wyjątkowy i właśnie taki bardzo malowniczy. Uważam, że był tutaj większy potencjał co do właśnie przedstawienia tej historii pod kątem języka. I trochę mi tego brakuje i troszkę też jestem rozczarowana, ale też nie chcę się tutaj rozwodzić, bo po pierwsze, no jeszcze tej książki nie skończyłam, jestem gdzieś tak, myślę, w 3/4. A po drugie opowiem Wam po prostu o niej w podsumowaniu miesiąca, natomiast też no nie będzie to zachwyt i raczej też myślę, że może to być rozczarowanie ze względu na to, na co się nastawiałam, a co rzeczywiście otrzymałam. W ogóle uważam, że to jest jak na razie historia zupełnie niepotrzebna, bo ona jest szokująca, ale jest szokująca jakby bez żadnego powodu. Znaczy nie do końca wiem, co lektura tej książki ma mi dać, bo jak na razie no tylko mnie po prostu gdzieś tam zniesmacza i niektóre fragmenty są takie too much. Pod tym kątem, że jest to po prostu takie epatowanie przemocą, no zupełnie bez sensu na razie. Zobaczymy, jak to się zakończy, może zakończenie zmieni całkowicie moje zdanie.
na temat tej książki. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało, jak Wam się oglądało te przebitki z wakacji, czy jest to coś, co Was interesuje. Ja niestety mam problem z nagrywaniem vlogów, bo zawsze w głowie mam, wiecie, że będę dużo mówić, dużo pokazywać, ale potem jak przychodzi co do czego, to ja się strasznie wstydzę robić takie rzeczy, szczególnie jak dookoła mam ludzi. No i mi to po prostu nie wychodzi, także jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie zmontowałam w całości, ale być może gdzieś tam jest taki, wiecie, głos dograny, taki voice over w trakcie tego vloga, żeby powiedzieć mniej więcej, co to są za miejsca i na co patrzycie. Także nie wiem, być może coś takiego się pojawia, ale no, Wy oglądając ten film macie już całość, także dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało. A ja jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!